Witajcie! Dziś będziemy mówić o zakresie rzeczowym i zmianach w projekcie. Zakres rzeczowy oraz budżet projektu określone we wniosku o dofinansowanie stanowią podstawę dla weryfikacji kwalifikowalności poniesionych wydatków, definiując zakres rzeczowy projektu poprzez określenie oraz opisanie planowanych do poniesienia wydatków, należy mieć na uwadze, że umowa o dofinansowaniu nie dopuszcza możliwości dokonywania zmian prowadzących do rozszerzenia tego zakresu. Niezwykle istotne jest zatem, aby aplikując o wsparcie ze środków wspólnotowych, rzetelnie zaplanować rodzaj i zakres planowanych do poniesienia wydatków, a następnie opisać je we wniosku o dofinansowanie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji wypełniania wniosku. Jeżeli na etapie realizacji projektu dojdziecie do wniosku, że uzasadniony jest zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług lub prac o parametrach w zakresie innych niż wskazane we wniosku o dofinansowanie, czy wręcz zakup innych aktywów, prac, usług, ale o tej samej funkcjonalności w ramach projektu, koniecznie wystąpcie do COP z wnioskiem o dokonanie zmian w projekcie. Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian dotyczących zakresu rzeczowego w projekcie możecie złożyć w dowolnym czasie, jednak nie później niż do dnia zakończenia realizacji projektu. Złóżcie go na formularzu dostępnym na stronie cop.lockie.pl, szczegółowo uzasadnijcie oraz uzupełnijcie o stosowne załączniki, w szczególności specyfikację techniczną planowanego do zakupu środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej lub zakres planowanych do zakupu usług czy prac. Pożądane jest przedstawienie wariantu porównawczego w formie tabelarycznej planowanych do zakupu aktywów. Podejmując decyzję, COP oceni, czy wnioskowana zmiana zakresu nie prowadzi do jego rozszerzenia. W uzasadnionych przypadkach w dokonanie oceny może zostać zaangażowany niezależny ekspert. Uzyskanie zgody COP na dokonanie zmian oznacza, że możecie realizować projekt z ich uwzględnieniem, nie czekając na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie. Aneks do umowy uwzględniający zmiany zostanie zawarty najpóźniej przed dokonaniem płatności końcowej. Pamiętajcie, że zmiany w umowie o dofinansowanie wprowadzane są w formie aneksu, za wyjątkiem sytuacji określonych w treści umowy, które wymagają jedynie pisemnej zgody. Praktykuje się, poza zmianami wymagającymi podpisania aneksu przed wypłatą środków, pisemne wyrażanie zgody na wprowadzenie zmian i podpisanie aneksu obejmującego jednocześnie wszystkie zmiany, na które COP wyraziło zgodę. Uważajcie na terminy. Wniosek o zmianę okresu realizacji projektu możecie złożyć najpóźniej ostatniego dnia tego okresu. Przy czym jeżeli ten termin przypada w dzień wolny od pracy, nie zostaje on wydłużony do kolejnego dnia roboczego. Zależnie od tego, z czego wynika konieczność wydłużenia terminu realizacji projektu, do wniosku załączcie stosowne dokumenty. Może to być na przykład aneks do umowy z kontrahentem, potwierdzający przesunięcie terminu dostawy środka trwałego lub innego składnika zakresu rzeczowego projektu, albo dokumentacja z postępowania przetargowego, którego nierozstrzygnięcie wpłynęło na okres realizacji projektu. Pamiętajcie również o konieczności zaktualizowania harmonogramu w module Harmonogram Płatności Systemu SL2014. Pamiętajcie, wystąpienie z wnioskiem o zmianę np. terminu realizacji projektu lub jego zakresu nie gwarantuje uzyskania zgody COP na powyższą zmianę. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie w odniesieniu do kryteriów merytorycznych oceny projektu. Jeżeli w wyniku uwzględnienia zmiany na etapie oceny wniosków projekt nie uzyskałby wymaganej liczby punktów i nie zakwalifikował się do dofinansowania, zmiana taka nie może zostać zaakceptowana. Zmiany w projekcie nie mogą prowadzić do zwiększenia kwoty przyznanego dofinansowania. Macie jednak prawo po uzyskaniu zgody COP dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Innymi słowy, możesz przesunąć środki z kategorii, w której powstały oszczędności, do kategorii, w której nastąpiło przekroczenie kwoty wydatków kwalifikowalnych wskazanej we wniosku o dofinansowanie, czyli niedoszacowanej. Pamiętajcie jednak, że w przypadku uznania wydatków za niekwalifikowalne lub niezrealizowania części kategorii wydatków w pełnym zakresie rzeczowym, środki zaplanowane na ich pokrycie nie mogą zostać przesunięte na inne wydatki i pomniejszają wartość wydatków kwalifikowalnych. Warunkiem dokonania przesunięć z danej kategorii jest jej realizacja w pełnym zakresie rzeczowym. Wnioskując o przesunięcia z kategorii, w ramach których nie rozliczyliście jeszcze wydatków, musicie udokumentować ich realizację, na przykład przedkładając umowę z kontrahentem.
Wniosek o dokonanie przesunięć powinniście złożyć z wnioskiem o płatność, w którym wystąpią przekroczenia wydatków w ramach kategorii, a najpóźniej z wnioskiem o płatność końcową. Wraz z wnioskiem o zgodę na zmianę rachunku bankowego wyodrębnionego na potrzeby realizacji projektu, koniecznie złóżcie umowę z bankiem lub potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego. Zmiana rachunku wymaga podpisania aneksu przed wypłatą dofinansowania. Pamiętajcie, jeżeli nie poinformujecie nas o zmianie rachunku przed wypłatą dofinansowania, to wy poniesiecie tego skutki. Uzyskaliście zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie? Od tej chwili jesteście nie tylko upoważnieni, ale i zobowiązani do realizacji projektu zgodnie z zaakceptowanymi zmianami. Obowiązek ten powstaje w momencie otrzymania od COP pisma wyrażającego zgodę, nie od momentu podpisania aneksu. Kolejny odcinek za nami. Wierzę, że zakres rzeczowy i zmiany w projekcie nie będą już przeszkodą. W kolejnym odcinku dowiecie się o rozliczaniu kosztów amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów delegacji. Jeżeli macie dodatkowe pytania związane z omawianym tematem, kierujcie je wprost na adres mailowy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.